ale... W dniu dzisiejszym obchodzimy rocznicę, 53. już, rocznicę tragicznej powodzi z roku 1970, w której to śmiercią bohatera zginęło 5 naszych kolegów strażaków, którzy bronili Mostu Wolności przed napierającymi drzewami, które spłynęły z rzeką Olzą i spowodowały, że po prostu ten most nie wytrzymał i został zerwany, zostali strażacy porwani z nim. Niestety 5 naszych kolegów zginęło. Zginęli Bobrzyk Ludwik, Dziadek Wilhelm, Jakubiec Ernest, Sułek Władysław, Topiarz Andrzej. Akcji bezpośrednio nie brali udział czescy strażacy. Oni mieli za zadanie monitorować i rozlewiska po swojej stronie zabezpieczać. Natomiast naszym zadaniem było ratowanie Mostu Wolności. Pierwsze będzie krótki apel pamięci pod tablicą, gdzie uczcimy minutą ciszy, modlitwą, pieśniami odegranymi tutaj przez zespół Cieszynianka. Im krótką modlitwą ekumeniczną. Następnie udamy się na Most Wolności, gdzie zostanie spuszczony symboliczny wieniec ku pamięci naszych kolegów i przepłynie ten wieniec pod symbolicznym mostem wodnym utworzonym z prądów wody po obu stronach Olzy. Była to jedna z największych tragedii na Śląsku Cieszyńskim, która przyniosła najwięcej ofiar, jeżeli chodzi o tutaj takie akcje pożarnicze. Nie wszyscy zostali znalezieni, o ile dobrze pamiętam, 3 strażaków nie zostało do dzisiaj znalezionych.